Już po tym, jak minęło nam południe, stała się aktualizacja, a tuż po niej została dodana kolejna ciekawostka, czyli quiz u Noise. Żeby wziąć udział w quizie, nie trzeba nic, wystarczy do niej podejść, a potem możemy ją rozweselić i oczywiście możemy zrobić taki sobie quiz właśnie o Margonem. Jak robić taki quiz? Jeżeli wiecie, że nie będziecie znali odpowiedzi, to korzystamy z tego, że na odpowiedź mamy jakąś ilość czasu. W drugiej karcie mamy otwartą stronę z forum, z questów i solucji, gdzie jest temat eventowy, a tam już są podane odpowiedzi na różne pytania z quizu. I wystarczy Ctrl F i wpisujemy dane słowo. Ja Wam pokażę, jak to działa. Powiedzmy, że zaczynamy test. Mamy nasze pierwsze pytanie, które jest tutaj. Ile lat ma Margonem? Że liczba ta mieści się w przedziale od 5 do 10, Boże, do 12. I możemy wpisać sobie, ile lat ma Margonem? No oczywiście 10. To oczywiście wiemy, no bo jest 10. rocznica, więc to pytanie jest teoretycznie dość proste. Idziemy dalej. Jak nazywa się uzdrowicielka z Itchan? Czyli wpisujemy, jak nazywa się uzdrowicielka z Itchan i jest napisane Makatara i to przepisujemy. I tak robimy oczywiście pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Mamy na to tyle czasu, że zdążymy przejść na stronę, znaleźć, wrócić i wpisać. I idziemy dalej. Jak nazywa się główny twórca? No to wpisujemy główny twórca mapek, ale tego niestety jeszcze nie ma, więc trzeba coś samemu... A nie, jest, dobra. Tylko, że coś źle wpisałem, jest to Mad Dogs. Podaj nazwę wyspy obok Tuzmer, na której znajduje się wulkan. No to wpisujemy. I tu już nam wyskoczyło, nazywa się Magradit. I wpisujemy. Z tym Mad Dogsem musiałem coś chyba źle wpisać, że mi nic nie wyskoczyło, bo tam było to pytanie i była odpowiedź. Idziemy dalej. Jak nazywa się miasto, w którym spotkasz burmistrza Cedrika? Jest to oczywiście Tornek, ale ja oczywiście piszę, żeby zobaczyć. Jest tutaj odpowiedź Tornek. No akurat to wiedziałem. Tornek. Idziemy dalej. Zabij się, jaki zwierząt zleca w swoim queście Andrew? No to wpisujemy samo na przykład Andrew i już mamy odpowiedź, są to królików. Królików. I idziemy dalej. Jak zwie się trójgłowy potwór? No to wpisujemy chociażby trój, a tego nie ma. Potwór, tego też nie ma, ale ja znam odpowiedź z tego, że znam po prostu. Jest to Cerber, tak nazywa się trójgłowy. To on, tam zawsze jest, tam jest ekspowisko dla małych leveli około 20 i tam jest elita Cerber i to jest właśnie ten trójgłowy potwór. Także idziemy dalej. Jak ma na imię zielony smok w Margonem? No to jest właśnie Intro Prodar. Żebyście się nie pomylili, Intro Prodar. Bo ja kiedyś źle wymawiałem tą nazwę, to bym ją źle również napisał. Jak nazywa się śnieżna kraina Margonem, której drugi człon nazwy brzmi Idami? Nazywa się Anydyarum. I wpisujemy jeszcze tutaj, żeby zobaczyć. I jest właśnie Andarum, to co ja wpisałem. Idziemy dalej. Jakim kolorem są oznaczone posty? Wysłane przez kogo? Przez mistrzów gry. One są kolorem chyba niebieskim. Tak właśnie są kolorem niebieskim, więc wpisujemy niebieskim. I oczywiście otrzymujemy nagrodę. Zależnie od tego, ile udzieliliśmy dobrych odpowiedzi, to dostajemy, na przykład ja udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytania prawidłowo, więc otrzymuję taką skrzynię pełną nagród. Żeby ją otworzyć, potrzebuję 4 wolne miejsca, to zaraz je wykombinuję. Jeżeli zrobicie jeden błąd, otrzymacie heroiczną skrzynię, a chyba im więcej, tym unikatową i gorszą. Wtedy będziecie po prostu dostawać pewnie mniej tych nagród. Ja teraz zrobię szybko trochę miejsca. No i zrobiłem tutaj 4 miejsca, poniszczyłem jakieś przedmioty po to, żeby otworzyć tą właśnie skrzynię.
Klikamy na nią, ona się otwiera i otrzymuje zwój ujawnienia Herosa, czyli ten dość ciekawy i przydatny zwój. Zwój dodający wyczerpanie, błogosławieństwo oraz dyplom uznania 1, zdobyty w 10. rocznicę Margonem. Taki oto dyplomik, takie oto 4 rzeczy mamy. I póki co to są wszystkie newsy. Czekamy na kolejne nowości, które będą dodawane. Oczywiście wszystko będę w miarę szybko nagrywał, a póki co do zobaczenia.